Dzień dobry kochani, dzisiaj przychodzę ze spontanicznym filmikiem. Jeśli są tutaj osoby, które oglądają mnie już od dłuższego czasu, to powinniście pamiętać, że miałam taką dość popularną serię na moim kanale, jak czytanie wpisów z pamiętnika. Naprawdę swojego czasu te filmiki cieszyły się bardzo dużą popularnością i czasami do teraz jeszcze dostaję wiadomości pod tytułem: hej Ola, nagrałabyś jeszcze wpisy z pamiętnika, kolejną część i tak dalej, i tak dalej. Jednak ja uważam, że jakby kolejna część już nie jest tak bardzo ciekawa i już takie na siłę trochę musiałabym wybierać te wpisy. Może coś takiego się pojawi. W chwili obecnej wymyśliłam coś innego. Czytanie wpisów z mojego Facebooka. Ja Facebooka założyłam w 2008 roku, ale widzę tutaj wpisy sprzed 6 lat, naprawdę takie żenujące dalej. Ile ja miałam wtedy lat? Czekajcie, teraz mam dwa. No miałam 18 lat, no fiu bździu w głowie miałam. W życiu bym teraz takich rzeczy nie zaczęła wypisywać. No to były czasy, kiedy jakby nasza klasa zaczęła umierać i wchodził Facebook do Polski. Przez pryzmat czasu patrząc, widzę, że kiedyś Facebook traktowany był bardziej jako zabawa i udostępniało się wszystko, co mogłoby być śmieszne i tak dalej. Teraz ludzie starają się zrobić dobre wrażenie na Facebooku i wszystko jest takie jakby przemyślane. 3 grudnia 2010. Wielkie sprzątanie mojego pokoju z Olą L. Let's do it, bitch. Humor do niczego i beznadziejne samopoczucie. Disappointed. I dwie osoby mi napisały komentarz. Nie może być. No nie. Jakie głupie. 7 grudzień 2010. Haha, jak dobrze się pośmiać do monitora. Beka w chu. Idzie czerwony kapturek przez las. Nagle z krzaku wyskakuje wilk. Stary zboczeniec i się drze. Haha, kapturku. Nareszcie cię pocałuję tam, gdzie jeszcze nikt cię nie pocałował. Kapturek patrzy na niego zdziwiona i mówi: ha, chyba kurwa w koszyk. Ja pamiętam te czasy. Wiecie, ile osób polubiło to? Dwie. Zmutowana wara po znieczuleniu. Kocham chodzić do dentysty. To jest piosenka, którą słucham od zawsze, odkąd pamiętam, gdy przychodziła pasterka. Świnta, świnta i po świntach, pasterka na moście i woda z windla, pliska się przeginka, dopita drinka i zabita z tego winkla. Mało we mnie jest ideał. W sumie to niewiele potrafię, słabo piekę. Wychodzi mi albo zakalec, albo nic nie wychodzi. Mam dwie lewe ręce, często tłuczę szkło, a gdy je nieumiejętnie sprzątnę, pozostałe kawałki wbijają się innym w stopy. Nie paruję skarpetek po praniu, spóźniam się, wszystko robię na ostatnią chwilę, nie wynoszę z pokoju kubków po kakao. Ranię, czasem nieświadomie, ale to robię. Nie pamiętam imion, w ogóle mam słabą pamięć. Udaję, że mam rację, gdy wcale jej nie mam. Po to, by postawić na swoim. Przecież mówię, mało we mnie jest ideału. Ale potrafię kochać, potrafię się troszczyć tak bardzo, bardzo. Potrafię wysłuchać, pomóc. Chcę podać rękę i wesprzeć. Bla, bla. Rozmieniam się na drobne. Wciąż za czymś pędzę. Nie wiem za czym. Klimat świąteczny mnie przytłacza. 20 osób polubiło to. Sprawdźmy komentarze. Brak słów, kochana. Więcej optymizmu. Mniej samokrytyki. Ma ktoś karmnik taki na parapet na zbyciu albo wie, gdzie taki kupić? PS. Pamiętajcie o zwierzętach podczas zimy. Jaka ja byłam kochana. Nieraz pewność ci odbiera perspektywa, której nie ma. Znalazłam coś bardzo zastanawiającego. 20 centymetrów. 3. Lipa. Dziś warsztaty breakdance skończyły się fatalnie. Dreszcze mdłości z efektem końcowym. Nic dziwnego, skoro wychodząc z łóżka, pierdnąc kurację antybiotykową, stwierdziłam, że idę tańczyć i koniec. I nie dałam rady wystąpić w tokarni. Dlaczego znów tak jest? W tańcu, gdy mi na czymś bardzo zależy, los wystawia do mnie środkowy palec? I nawet nie dało się odczuć współczucia, jakieś więzi. Przykro mi, co tu ukrywać. Tu jakaś nutka, kolejna. Jeszcze raz ktoś napisze o maturze i o czasie, jaki pozostał, uczeniu się i o tym podobnych, porachuję kości. Zaburzacie moją pozytywną aurę. Ale mnie mdli, do tego jeszcze szofer autobusu jeździł, jakby miał nakurwiać salto. Lepszy maluch w garażu niż BMW w SMS-ie. Nie kumam. Siedzimy sobie u mnie. Jakiś szampan poleciał, może 3. Szaleni. 10 minut do ciszy nocnej.
Nie no, stypa jest. Joke. O matko, jaka nuta. Ja nie wiem, kto mi tą nutę pokazał. Słuchajcie to. Uwaga, to ryje mózg mega. Nie wiem, kto mi to pokazał. Najwyższy czas, aby skończyć ten filmik. Czemu nagrywam to? Żeby tak bardzo zobaczyć przeskok, jaki zrobiłam na przestrzeni tych lat i jak bardzo zobaczyć kontrast w rozumowaniu. I tutaj możemy też to podciągnąć pod takie, wiecie, kwestie bardziej psychologiczne, jak zmienia się nasz mózg. I jeśli jesteście, powiedzmy, teraz właśnie w takim wieku, w jakim ja wtedy byłam, 17-18 lat, to możecie jakby rozkminić, że to wszystko, co się teraz dzieje, kiedyś będzie dla was ogromną abstrakcją i czasami dla was wielkie problemy, które wydają się być naprawdę nie do przeskoczenia w chwili obecnej, albo coś jest naprawdę waszym takim gwoździem, no trumny teraz. Za kilka lat po prostu będziecie tak jak ja scrollować sobie tą tablicę, czy przeglądać pamiętnik, będziecie się z tego śmiać. Dlatego też chciałabym, żebyście to take it easy, że tak powiem. No i co, no i rycie straszne, aż wstyd mi. Możecie wywnioskować też po tych filmach, że miałam no takie, byłam taką rebelką, byłam niegrzeczną nastolatką, wychodziłam, imprezowałam, mało się uczyłam, byłam też wulgarna, no ale no, no jakby no, nie ma co mnie oceniać po przeszłości, tak? Ja za 20 minut mam pociąg, więc powinnam już kończyć i się pakować i w ogóle nakarmić kota przed wyjazdem. Tych wpisów u mnie na Facebooku to jest chyba niezliczona ilość i tak naprawdę każdy nadaje się do filmiku, bo nie ma tam nic normalnego i przyziemnego, także co złego to nie ja, nie oceniajcie mnie proszę. Wysyłam wam buziaczki i do następnego filmiku.